5 lat bezwzględnego więzienia dla byłego prezydenta Tarnowa. Taki wyrok usłyszał Ryszard Ścigała, który był oskarżony o przyjęcie 70 tysięcy złotych łapówki od firmy Strabag. Były prezydent w zamian za to miał pomagać tej firmie w wygrywaniu przetargów drogowych. Wśród zarzutów jest także przekroczenie uprawnień. Oprócz kary więzienia Ryszard Ścigała ma także zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych na 10 lat. Prezydent nie przyznał się do winy. Wyrok jest nieprawomocny.